W miniony piątek Kościół katolicki obchodził święto upamiętniające męki i śmierć Jezusa Chrystusa. Z tej właśnie okazji ulicami naszego miasta przeszła procesja odtwarzająca drogę krzyżową Jezusa Chrystusa. Parafianie pod przewodnictwem kapłanów modlili się na 14 stacjach krzyżowych symbolizujących etapy wędrówki Syna Bożego ku Golgocie. Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw zamysły serc wielu wyszły. Przy tej stacji spełnia się proroctwo Symeona. Przenikający ból przeżywa serce matki, kiedy jej wzrok spotyka się ze wzrokiem umęczonego syna. Widziała już pobitą i oprutą twarz Jezusa, ale także całą mękę jego serca, ogrom cierpienia wewnętrznego. Oto wewnętrzna komunia matki z synem jest możliwa dzięki miłości, która jest czuła na cierpienia ukochanej osoby. Maryja, matka Jezusa, matka Kościoła, uczy nas takiej miłości do Jezusa i Kościoła. Ta lekcja jest potrzebna Kościołowi, którego wierni przeżywają niekiedy msze święte, nudząc się, bez zaangażowania. Wiara przecież nie wystarcza, by wniknąć w tę ofiarę, której jesteśmy świadkami podczas Eucharystii. Potrzeba czułej miłości, która jest wrażliwa na każdy jęk Jezusa, a zwłaszcza na te najważniejsze słowa: to jest ciało moje za was wydane. Kto sercem słucha tych słów, nigdy z własnej winy nie ośmieli się opuścić mszy świętej. Nigdy podczas mszy nie będzie myślał o rzeczach nieważnych. Kto kocha Jezusa tak jak Maryja go kochała, będzie starał się zrobić wszystko, aby spełnić życzenie Jezusa: bierzcie i jedzcie. Jan Paweł II mówi: jak wyobrazić sobie uczucia Maryi, która usłyszała z ust Piotra, Jana, Jakuba, innych apostołów słowa z ostatniej wieczerzy: to jest ciało moje, które za was wydane będzie. To ciało wydane na śmierć, ponownie obecnione w znakach sakramentalnych, to przecież to ciało, które poczęło się w jej łonie. Przyjmowanie Eucharystii musiało oznaczać dla niej niejako powtórne przyjęcie w jej sercu Jezusa Chrystusa. Który za nas cierpiał raz.